Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów z YouTube'a oraz również kupujących z ogłoszeń. Obiecałem w tym roku, że będą troszeczkę nieszablonowe samochody, no i to mi się wydaje, że jest to przede wszystkim nieszablonowy samochód z wyglądu. Przed Państwem BMW E91, czyli seria 3 z 2006 roku, silnikiem benzynowym N46. Teraz mocy nie pamiętam, ale przeważnie to były 143 lub 150. Wrzucę pod filmem lub będziecie widzieli w ogłoszeniu. Z przebiegiem, no można powiedzieć, troszeczkę wyższym lub realnym, po prostu takim standardowym. Auto ma 13 lat, 299 tysięcy, jakby robiło 20 rocznie, no to mu wychodzi, przepraszam, auto ma 16 lat, no to mu właśnie wychodzi taki przebieg rzędu 320 tysięcy, czyli musiał robić poniżej 20 tysięcy rocznie, czyli tak standard chyba dla jednak kombi samochodu. Tutaj jak widać, ktoś pobawił się w jakieś modyfikacje stylistyczne. Auto jest oklejone folią, jest to zrobione przede wszystkim dobrze i widać, że ktoś się postarał, nic nie odstaje. No i auto, że tak powiem, ma swój wygląd. Jest na pewno dla osób, które chciałyby się wyróżniać i mieć jedyny, który jest na, taki powiem, na osiedlu. Albo nie powiem, że na świecie, bo na świecie mógł ktoś mieć taki sam, ale no może w Polsce drugiego takiego nikt nie ma. Auto mieściła pani, która też tak bardziej za motocyklami przepadała, więc to też samochód pewnie chciał być taki wyróżniający się. Co do stanu technicznego, auto jest dobrze utrzymane, z tyłu macie nóweczki, tarcze z klockami, z przodu też około, można powiedzieć, 80%, jak też nie świeże, praktycznie klocek jest cały. I technicznie jeszcze można wspomnieć, że oponki też w dobrym stanie, bardzo mimo przebiegu dobrze się tym autem jedzie, nie prowadza go, silnik pracuje równo, nie kopci. Fajny taki, widać, że ktoś o ten egzemplarz dbał, no bo nie oszukujmy się, profesjonalne oklejenie takie jak to też sporo kosztuje, więc dość byle czego, myślę, żeby nie oklejał. Z wyposażenia jeszcze Wam mogę dodać, że ktoś sobie parę zmian zrobił, takich tak, czarne nereczki, przyciemniane szyby, parę dodatkowych nalepek, no i wydaje mi się, że zawieszenie jest obniżone. Z wyglądu to chyba tyle, a z takich dodatków, bo te pierwsze BMW to miały nie za dużo wyposażenia dość często, zwłaszcza w niskich silnikach. Mamy czujniki parkowania przód, tył. No a luz standard 16, składane lustereczka. O szybach Wam wspomniałem. Jak widać, jest tam też również panorama dach. No i auto jeszcze ma hak. Nie wiem, czy tam widzieliście z tyłu na tym, ale zaraz Wam tutaj go pokażę. Hak chyba nigdy nie był użyty. No i jeszcze taki bajer, nie każdy wie, że tylnia klapa jest po prostu tutaj otwierana, znaczy klapa, szyba, ładnie to wygląda, proszę sobie otworzyć, zajrzeć, rzucić bagaże, a teraz zajrzymy do klapy, proszę, bagażniczek ładny, czysty, zajrzymy sobie do środka, spójrzcie, tutaj wszystkie kluczyki są, jakieś prospekty, chyba ktoś jednak dalej postawił na BMW, no i spójrzcie, haki jak nówka, ogólnie naprawdę przyjemny egzemplarz, mi się podobał. A ja lubię takie, tak powiem, samochody nietypowe. Jak znajdziecie na moim kanale film o Audi Deadpool, tym było też, że tak powiem, cały oklejony w motyw Deadpoola. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? No silnik ten się jeszcze nadaje do gazu. N46 nie ma bezpośredniego wtrysku. Jeszcze był, że tak powiem, chyba debiutował w E46. Tutaj w E90, E91 dość często, zwłaszcza w przedliftach. Nie widać nigdzie na niej korozji, nie jest też nigdzie okopana, owniotywana. Wniotki praktycznie żadnej nie dojrzałem. Lampy są ładne, niezmatowiałe. Ogólnie przyjemny egzemplarzyk. Myślę, że nie ma tutaj przy zakupie zwracać uwagi na przebieg, bo jest mnóstwo dojechanych z przebiegiem, powiedzmy, prawdziwym 200 tysięcy, a ta naprawdę jest miła i przyjemna. I chyba jeszcze nawet ma ważny TIF, ale o tym to już pogadamy ewentualnie później, jak będę nagrywał wnętrze. A we wnętrzu też ciekawe wyposażenie, bo jest to, co ludzie często szukają, czyli iDrive. Nagrajmy wnętrze pojazdu. W międzyczasie sobie sprawdziłem, jest to 150-konna wersja. Proszę, tu macie jego ostatni przegląd, czy tam przedostatni. Miał przy 264 w 2021 roku, więc jak widać, przebieg jest potwierdzony. A tu jeszcze macie papier na to przyciemnianie szyb, oczywiście jest homologacja, bo Niemcy inaczej by nie podbili Wam TIW-u czy tam przeglądu, jak to woli.
Dobra, przejdźmy sobie do nagrywania wnętrza. Tylko sekundkę, to schowam do schowka. Na okazji zobaczcie sobie schowek. W schowku są jeszcze jakieś tam papiery od tego. I płyta z nawigacją. Dobra, zaczynamy od lewej strony. Proszę sobie spójrzcie, cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka. No i tak jak wspominałem, elektryczne i składane. Ładnie nam się złożyło jedno i drugie. Proszę, już się rozłożyły. Przechodzę sobie tutaj dalej. Mamy oczywiście standardowy włącznik świateł. Nic tutaj nie jest pozdzierane. Te plastiki BMK miała dobre, chociaż też potrafią być białe, jak ktoś tutaj bardzo często naciska. Włącznik przeciwgielnych przednich i tylnich. Dalej, bardzo fajna kierownica. Przypomina jeszcze te czasy, wiecie, tak zwanego serduszka z BMW 36. Bardzo gruba, bardzo dobrze leży w dłoni. Ja lubię te kierownice. Bardzo można fajnie się tutaj usadowić i złapać bardzo wygodną pozycję. Oczywiście jest też sterowanie tutaj połączeniami odbioru, no i przełączenia radia stacji i czy tam piosenek. No i tutaj pani sobie nakleiła dla bajeru jakiś taki niebieski ring. Można to zdjąć, można zostawić. Mi się osobiście podoba ta sportowa kierownica. Dalej licznik, jak widzicie, przebieg jest podany, nie ma żadnych błędów. Tutaj BMW ma taki check. Możecie sobie sprawdzić informacje o serwisie, data, pierdoła. Nic szczególnego. A coś jeszcze miałem wam wspomnieć. No oczywiście nie każdy wie, że BMK ma tutaj po lewej stronie ekonomizer, który pokazuje nam mniej więcej, jakie jest spalanie przy naciśnięciu pedału gazu. Dalej przechodzimy sobie na środek. Jak ja to nazywam sam osobiście kapliczką, bo dla niektórych to jest samochodu bez iDrive'a się nie kupuje, bez takiego wyznania kapliczkowego. Tutaj mamy nawet wersję z nawigacją, proszę bardzo, akurat ją włączyłem wcześniej, zobaczyłem, ustawiłem jakieś tam ostatnią chyba trasę, 630 km. Oczywiście tutaj się tym steruje, pani sobie też tutaj nakleiła znaczek BMW, może zostać, można zdjąć, akurat w miarę to tutaj pasuje. Naciskamy menu, wychodzi nam do środka, no i legendarny iDrive, w lewo sterowanie klimatyzacją, proszę. Programy, dystrybucja powietrza, no tu rozrywka, mamy tego AUXa, FM-kę, nawigację wam pokazałem, telefon, no i na środku, jak klikniecie środek, no to wam po prostu pokażę ustawienia i resztę takich rzeczy. Ale to nie jest takie ważne, a ważne, że zapomniałem wam jeszcze wspomnieć, że auto ma fabryczne webasty. Jak wejdziecie tu właśnie w klimat, możecie sobie tu ustawić, kiedy ma się włączyć lub wyłączyć. Pod maską jest normalnie taki duży elektryczny, czy tam nie elektryczny, chyba elektryczny jednak, nagrzewacz, i on po prostu podnosi wam temperaturę. Dalej przechodzimy sobie tutaj na środek. Nie każdy wie, że tutaj sobie można ustawić, jaka temperatura ma lecieć, żeby nas na przykład w aucie ma być ciepło, gdy jedziemy wieczorem, żeby nam się nie uspało. Ustawiamy sobie na zimne, na twarz leci zimne, a reszta w aucie jest ciepło. Klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna. Spójrzcie, przyciski ładnie utrzymane. Klima działa. Tutaj jest miejsce na płytę od nawigacji. Możecie też sobie tym przełączać stacje radiowe, jak kto woli, jak wygodniej. No i tutaj wyłączenie parkowania, czujników. No i podgrzewane tyłeczki. Tutaj miejsce na papierosy. Ale na szczęście, jak widzicie, nikt nie palił i to mi się podoba. W aucie nie będzie śmierdziało. Tu gałka zmiany biegów. Skórka w dobrym stanie, iDrive'a wam pokazywałem. Tutaj też fajnie skórka, ładnie się to prezentuje. To chyba też dało się wysuwać, ale już nie pamiętam jak, ale jakoś tak to było chyba kiedyś, ale spojrzę, może będę dla klienta wiedział później. A pod tym oczywiście schoweczek, miejsce na kubek i auksik. Ręczny tak samo, mieszek jest cały, fotele ładne, niezniszczone. No i jeszcze wypadało wam pokazać oczywiście panoramę. Proszę, ładnie nam się tutaj otwiera. Jeszcze jakaś kropelka wody, bo coś tam skapło z nieba. A drugi raz, gdy naciśniecie, to się dach otworzy. No i macie piękny widok. Za to wasze warto dopłacić, bo raczej nikt sobie tego nie dołoży do samochodu samodzielnie, bo nie jest to chyba proste zamontować, wyciąć dziurę w dachu osobiście i zamontować taki oto daszek. No i trzymacie drugi raz, toaletka się zasuwa, żeby auto się na przykład nie nagrzewało tak bardzo w słoneczne dni. Z tyłu macie jeszcze isofiksy dla dzieci. No i lusterko wsteczne jest, tu nie wiem, nie widać tej kropeczki, ale jest kropeczka. Nie macie tutaj tego przełącznika, jest z fotochromem.
Zostało pokazać mój fotel. Spójrzcie, jest ładny, cały, nieprzetarty, tak samo jak i dół. Tutaj też oczywiście regulowany w trzech płaszczyznach. No i spójrzcie, bardzo wygodnie tutaj sobie można ustawić rękę z łokciem. Naprawdę BMW zawsze wygrywała pozycję za kierownicą i do tej pory się to nie zmieniło. Skrzynia sześciobiegowa, więc na autostradzie też wygodnie. No cóż, w aucie to chyba tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, to zostawcie też ewentualnie komentarz, napiszcie maila lub wejdźcie na moje media społecznościowe i tam też zawsze możecie zapytać o coś. A jest to Instagram Mavkar Auta lub Facebook, też o tej nazwie. Albo możecie odwiedzić moją stronę z innymi autami, jest to mavkarautomoto.pl. No i pamiętajcie, u mnie każde auto może być z gwarancją do roku czasu, jest opłacone. I jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawecie. No i jeżeli auto z tego filmu się sprzedało, a szukacie drugiego samochodu, albo po prostu podobają Wam się moje samochody, możecie do mnie napisać, postaram Wam się znaleźć coś pod zamówienie. Pozdrawiam, cześć!